W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Konsekracja świętemu Józefowi. Dzień siódmy. Święta Maryjo, módl się za nami. Wszyscy chrześcijanie należą do świętego Józefa, bo Jezus i Maria do Niego należeli. Święty Leonard z Porto. Należysz do Jezusa. Jezus pragnie, abyś wzrastał w cnocie i świętości, czyli w prawdziwej miłości Boga i bliźniego. Aby tak się stało, musisz go naśladować. Najlepiej jest naśladować jego całkowite zaufanie do Marii i świętego Józefa. Jezus się nie obraża, kiedy ludzie powierzają się Marii i Józefowi, jak mógłby się obrazić. Pierwszy im się powierzył. On bardziej niż ktokolwiek inny chce, abyś pokochał Marię i Świętego Józefa. Pragnie, abyś ich kochał i był do nich podobny. Czy się obraża, gdy jego młodsze rodzeństwo okazuje szacunek ich matce i ojcu? Któż się denerwuje, gdy inny napisze piosenkę o jego matce i położy róże u jej stóp. Podobnie czy syn się niepokoi gdy ktoś wychwala zalety jego ojca, syn nie potępi człowieka, który oddał cześć jego ojcu. Przeciwnie, usłyszy on pochwałę i zdobędzie ogromne uznanie syna. Tak właśnie Jezus jest gotowy postąpić wobec tych, którzy czczą Marię i świętego Józefa. Jezus dał im wszystko. Jezus jest gotów dać Ci wszystko. Jeśli więc syn jest gotów obdarować człowieka, który czci jego matkę i ojca, jakie dary da mąż człowiekowi, który oddaje cześć jego żonie? Wystarczy tylko zwrócić się do świętego Józefa, aby się tego dowiedzieć. Święty Józef opróżni skarbiec w niebie dla tych, którzy oddają cześć Maryi i jego małżonce. Święty Józef Oficie pobłogosławi tym, którzy kochają i czczą Maryję, dziewicę. Dziewica Maria jest małżonką świętego Józefa, jego królową i radością jego serca. Była jedyną kobietą, która mogłaby kiedykolwiek zaspokoić jego czyste serce. Tak jak Adam, nie był zaspokojony, dopóki nie spoczął w stworzeniu podobnym do siebie, czyli w Ewie. Tak Józef znalazł spoczynek dopiero wtedy, gdy znalazł Maryję. Kiedy ją poślubił, poświęcił się jej i przysiągł cenić jej kobiecość, a zwłaszcza jej błogosławione dziewictwo. Był jej ukochanym, żywicielem, opiekunem i sługą. Święty Józef szczerze pragnie, aby wszyscy czcili i kochali Maryję. Święty Józef wzmocni Twoją miłość do Maryi Dziewicy. Święty Józef jest tak bardzo zakochany w Maryi, że pragnie, aby wszyscy zauważyli jej piękno. Czy istnieje mąż, który nie chciałby tego dla swojej żony? Czyż każdy mąż nie pragnie, aby jego żona była kochana i czczona przez innych? Który mąż nie zrobiłby wszystkiego, co w Jego mocy, aby zwiększyć szacunek okazywany Jego żonie. Jeśli pozwolisz Świętemu Józefowi pogłębić swoją miłość do Jego Królowej, opróżni dla Ciebie skarbiec z nieba, ma dostęp do wszystkich Jego kolejnotów. Konsekracja Świętemu Józefowi uczyni Cię rycerzem Świętej Królowej. Święty Józef wie, że dla Maryi warto żyć, walczyć i umierać. Jest królową Królestwa Niebieskiego. Walczyć dla niej to walczyć dla króla. Święty Józef, najdzielniejszy spośród rycerzy wie, że to królowa najpewniej, najłatwiej, najszybciej zaprowadzi go do króla. Jego zadaniem jest ujawnić tę prawdę duszą. Jednocześnie Maria ma pełne zaufanie do szlachetnej miłości świętego Józefa, swojego rycerza. Całkowicie mu ufa. Święty Józef nauczy Cię, jak zostać rycerzem świętej królowej oraz jak uczynić Cię zdolnym do zdobycia serc dla Królestwa Niebieskiego. Sługa Maryi będzie czule oddany świętemu Józefowi. Będzie próbował zasłużyć na opiekę tego Wielkiego Świętego poprzez pobożny hołd, szacunku i miłości. Błogosławiony Wilhelm Józef Hamilnade. O mój drogi Ojcze, święty Józefie, pragnę Cię kochać taką miłością, jaką obdarza Cię Maria. Błogosławiony Bartłomiej, Bartolo Longo, rycerz konsekrowany, święty Józef słodko i bezustannie zachęca nas do kochania, służenia i naśladowania królowej Jego serca, niepokalanej Matki Jezusa. Błogosławiony Gabriel Maria Algera. Święty Józef jest najbardziej maryjny spośród wszystkich świętych. Jego miłość do Marii jest większa niż świętego Bernarda Sklarivaks, świętego Ludwika de Montfort, świętego Alfonsa Marii Iguariego, świętego Maksymiliana Marii Kolbego i świętego Jana Pawła II. Razem wziętych. Nigdy nie było i nigdy nie będzie większego maryjnego świętego niż Święty Józef. Święty Józef jest wzorem całkowitego poświęcenia się Maryi. Na długo przed Kalwarią, zanim Jezus polecił wszystkim swoim uczniom, aby przyjęli Marię do serca i domu, zrobił to Święty Józef. Przyjął ją do serca i do domu. Ona jest jego sercem. Jest jego domem. Wszystko robił dla Jezusa i dla Marii. Dla nich żył i dla nich umarł. Tak jak Józef się. Tak jak Józef. Nie bój się przyjąć Marii do swojego domu. Papież Benedykt XVI. Święty Józef jest pierwszą istotą ludzką, która całkowicie się poświęciła błogosławionej dziewicy. Gdybyśmy zapytali Matkę Bożą, kto z wszystkich chrześcijan najbardziej ją kochał, najbardziej był jej oddany i najwierniej jej służył, bez wątpienia wskazałby Świętego Józefa. On jest prototypem, projektem i modelem życia w całkowitym poświęceniu się Maryi. Święci przez stulecia propagowali różne formy zawierzenia Maryi. Mamy tego liczne przykłady. Święty Ludwik Maria de Montfort, Błogosławiony William Józef Hamilnade, Święty Maksymilian Kolbe, Sługa Boże Józef Kentenich oraz wielu innych. Oni wszyscy w osobie Świętego Józefa znajdują swoje spełnienie i doskonałość. Program oddania się Maryi autorstwa św. Ludwika Marii de Montfort uczy wiernych, jak zostać niewolnikiem Jezusa i Maryi. Błogosławiony William Józef Hamilnade pokazuje, jak w działaniu stać się podobnym do Maryi, która piątą, piętą miażdży głowę szatana. Sługa Boży Józef Kentenich poleca wiernym, aby stali się objawieniami, Maryi, a metoda świętego Maksymiliana Kolbego poświęcenia się Matce Bożej uczy nas, jak oddać się Maryi na własność. Wszystkie te formy znakomicie wpisują się w jeden fundamentalny wymiar poświęcenia się Matce Boga bądź dla Maryi i drugim Józefem. Wszystkie wielkie ruchy Maryjne, rycerstwo niepokalanej, ruch Szczęsztarski, Legion Marii, dawna Błękitna Armia Marii, obecnie nazywana Światowym Apostolatem Fatimskim oraz wiele innych, mają u swoich podstaw rycerską, rycerskość maryjną. Być rycerskim wobec Marii to wkroczyć na ścieżkę świętości. Człowiek rycerski jest szlachetny, dobrze wychowany odważny w bitwie i broni słabszych. Święty Józef postępuje najbardziej rycersko ze wszystkich chrześcijan. Uczy, że każdy z nas nawet kobiety i dzieci może być duchowym rycerzem Królowej Nieba. Jest on pierwszym konsekrowanym rycerzem Świętej Królowej. Przez stulecia chrześcijanie nazywali Dziewicę Marię naszą Panią. Tym określeniem potwierdzili wielkie umiłowanie, szacunek i cześć, jakie się należy Maryi. Takiego tytułu używali rycerze. Nie powinno więc nikogo dziwić, że święty Józef jako pierwszy mówił o Marii jak o swojej Pani. Maria jest żoną świętego Józefa. To przed jej kobiecym pięknem i cudownością pochyla głowę Ukłonie ma za zadanie sprawić, aby wszystkie serce serca pochyliły się przed nią z miłością, dlatego jest największym rycerzem Naszej Pani. W średniowieczu powstało wiele opowieści, legend o rycerzach wędrujących dalekie kraje w bohaterskich poszukiwaniach Świętego Grala, kielicha, w którym pojawiła się krew Chrystusa w trakcie ostatniej wieczerzy. W epoce rycerzy nikt poza księdzem nie pił krwi Jezusa z kielicha w czasie mszy świętej. Między innymi z tego powodu rycerze z opowieści wyruszają na poszukiwanie zagubionego świętego grala, wiedząc, że jeśli się z niego napiją, zyskają nieśmiertelność. Ich heroiczne wyprawy mają szlachetny cel – i podyktowane są najlepszymi intencjami, lecz są niepotrzebne. Wszyscy katolicy w stanie łaski uświęcającej, którzy przyjmują ciało Chrystusa w czasie mszy świętej, mogą być pewnymi otrzymania życia wiecznego, nawet jeśli nie piją z kielicha. Muszą jednak spełnić określone warunki, pozostawać w stanie łaski uświęcającej oraz przestrzegać. Dziesięciorga przykazań i nauczania kościoła. Legendarne wyprawy średniowiecznych rycerzy były niepotrzebne jeszcze z innego powodu, aby znaleźć prawdziwy kielich. Z bezcennym krwią naszego Pana wystarczyło zwrócić się do świętego Józefa, pierwszego i największego rycerza naszej Pani. On wie, gdzie znaleźć kielich zawierający życiodajną krew Jezusa Chrystusa. Święty gral, który jest w posiadaniu świętego Józefa, nie zginął. Święty Józef czeka gotowy, aby go poddać wszystkim swoim duchowym dzieciom. Święty Józef uczy swoje dzieci, że świętym gralem jest dziewica Maria. To jej poszukuje każdy chrześcijański rycerz, w odróżnieniu od kielicha użytego w czasie ostatniej wieczerzy. Tego naczynia nie zagubiono. Maryję, świętego grala, łatwo znaleźć. Kto ją znajdzie, znajdzie Jezusa, ponieważ ten, który znajdzie Maryję, odkryje katolicyzm, jego największy skarb Jezusa w Komunii Świętej. Maria chciałaby zaprowadzić wszystkie dusze nam Świętą, tam gdzie mogą otrzymać baranka Bożego, a w nim życie wieczne. Kto naśladuje Świętego Józefa, odkryje Maryję i zobaczą tajemnicę mszy Świętej. Mario, moja matko, Józefie mój ojcze, dajcie mi swoje oczy, aby mógł patrzeć na Jezusa. Dajcie mi swoje serce i ducha, abym go zrozumiał i abym nie rozpalił. Czcigodny sługa Boży, Francisz, Zawier. Święty Józef kontynuuje z nieba swoją misję prowadzenia wszystkich dusz do Jezusa, za pośrednictwem Maryi. Stamtąd szuka dusz, które pragnąłoby zostać rycerzami Świętej Królowej. Chciałby wychować kochających obrońców i bohaterskich orędowników Jezusa Maryi i wiary katolickiej. Chciałby, aby mężczyźni, kobiety, dzieci Księża i zakonnice służąc Maryi doprowadzili innych do Królestwa Niebieskiego. Dziś są potrzebne odważne dusze, podobne do Świętego Józefa, które będą godliwie starały się wieść innych do zdroju życia wiecznego, do Jezusa przez Maryję i Świętego Józefa. Święty Józef zawsze otacza szczególną opieką te dusze, które zaciągają się pod sztandar Maryi. Święta Maria Magdalena z Pazji. Najświętsza Dziewica i Święty Józef są bardzo potężni, gdy orędują razem. Święty Andrzej Basete. Wyproś nam łaskę, tę łaskę, Abyśmy za Twoim przykładem, Święty Józefie, mogli zgodnie wpatrywać się w naszą Matkę Marię, Twoją najsłodszą Oglubienicę. Szcigodny Sługa Boży, Papież Pius XII. Litania do Świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami. Święta Mario módl się za nami. Święty Józefie módl się za nami, przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów módl się za nami. Oblubieńcze Boga rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. W zefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Poranku Boży, której gładzić grzechy świata przepuść nam Panie, Branku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Branku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Bóg Panem Domu Swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna, Sprawa, byśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.